Dzisiaj na śniadanko mamy awokado z nadzieniem z pomidorów, z posiekanym czosnkiem i z zapieczonym serem. Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj witam się z Wami we vlogmasie numer 4. Jak widzieliście, jestem po śniadanku, wypiłam też herbatkę gruszkowa, zielona herbata z gruszką, bardzo smaczna. Dzisiaj zaczynam nową pielęgnację, więc od razu, nie przeciągając, lecimy. Pomyślałam, że w końcu zacznę używać te produkty Starms from the Starms. Dzisiaj umyłam twarz pianką do mycia twarzy. Jest to pianka chmurka do mycia twarzy. Oczyszcza i matuje. Bardzo fajna, delikatna, ma delikatny zapach. Nie podrażnia w oczy w sumie. Nawet mam ładną, zmatowioną skórę. Więc tak, to spoko. Tutaj z tej samej serii mam też olejek do demakijażu, ale dzisiaj robimy domowy vlog, więc będę to testować, wiecie, innym razem, jak będę miała makijaż. No i tak, w pierwszej kolejności tonik, który już miałam, który kocham i uwielbiam, już się nie mogłam doczekać, kiedy go zacznę używać. Tak wygląda. Jest to galaktyczny tonik Esencja. Wyrównuje pH i nawilża. Więc pierwsze co? Nie dość, że przepięknie pachnie, naprawdę, jak mamy taką ściągniętą skórę od, ja przynajmniej tak mam właśnie, jak umyję sobie pianką czy żelem twarz, to mam poczucie ściągnięcia, a to momentalnie to likwiduje, to poczucie właśnie ściągnięcia skóry, ma bardzo fajny atomizer i w ogóle, jest dobra też do utrwalania makijażu w ciągu dnia, do odświeżenia twarzy, geniusz, 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 dobra. Z tej serii Starms from the Starms nie było kremu pod oczy, przynajmniej ja nie widziałam w Rossmanie, więc dzisiaj wyciągnęłam taki kremik marki Koni Specialist. Jest to marka koreańska. Krem pod oczy, rozjaśniający, przeciwzmarszczkowy, nawilżający. Spora pojemność, bo 30 gram, więc dzisiaj zacznę używać ten kremik. O tak, jest dosyć duży. Duża tubka. Wiecie, najważniejsze to, żeby taki ma aplikator. W sumie to taka bardziej żelowa konsystencja. Najważniejsze to, wiecie, żeby nie piekło w oko, w oczy. Więc najpierw delikatnie. Fajnie, że ma żelową konsystencję, bo przy okazji on jest taki chłodny, to od razu, wiecie, te cienie nam tutaj trochę niweluje. Cienie czy obrzęki. Delikatny, bardzo delikatny zapach, taki trochę apteczny. Bardzo żelowy, ale to w sumie dobrze. I nie piecze w oczy. Nie piecze w oczy, to dobrze. Tak, całkiem fajny. Więc teraz będę właśnie używać ten kremik. I tak, serum Starms from the Starms, serum 2% BHA na niedoskonałości. Już Wam pokażę, jak ono wygląda. Takie opakowanie. Nie lubię tych pipet takich. Wolę te takie, wiecie, klasyczne. W sumie to ma taki zapach też bardziej taki leczniczy. I wydaje się być w pierwszym takim dotknięciu takie dosyć tłustawe. Nie jest takie lepkie, jak zazwyczaj są sera, tylko bardziej takie tłuste. Ale co, przyjemne. Całkiem przyjemne. Co to jest w ogóle opisane o tym serum? Dwa 2% kwasu salicylowego zapobiega powstawaniu zaskórników i wyprysków. Działa odżywczo i regenerująco.
Rano i wieczorem nałóż niewielką ilość seru na oczyszczoną i suchą skórę twarzy, omijając okolice oczu. Stosuj również punktowo na niedoskonałości. O, no i fajnie. O, w sumie już mi się wsiąknęło, ale faktycznie jest poczucie trochę takiej tłustej skóry. Jak po kremie takim tłustym. Dobra, to serum mamy. I na sam koniec krem, który się nazywa Gwiezdny Krem Matujący. Zwalcza niedoskonałości i nadmiar sebum na dzień i na noc. Muszę go otworzyć. Taka tubeczka, 50 ml. Zobaczymy, czy będzie matujący. Lubię używać kremów matujących, a zarazem nawilżających, właśnie jak się nie maluje. No bo w ten czas, wiecie, nie wyświeca mi się twarz. Tutaj na strefie T, na czole i w sumie na nosie. Na brodzie nie mam takiego problemu, ale na przykład na czole wyświeca mi się. Więc jakby był dobrze matujący, to fajnie. O, i to już jest, ten krem już ma dosyć mocny zapach, ale nadal jest to przyjemny zapach, chociaż w mojej opinii najlepszy zapach ma ta mgiełka. Mgiełka, tonik, esencja, coś tam, coś tam. Dobra, kremik sobie nakładam. Ogólnie fajne w odczuciu. Ja już szybko, jak użyłam właśnie pierwszy raz tej mgiełki, tego toniku, serum, to jak zobaczyłam, że jest cała seria, to musiałam kupić, bo po prostu byłam ciekawa. I co? Poczucie mam? Mam nawilżenia na poczucie? Jeszcze nie wchłonął się dokładnie, więc zobaczymy w ciągu dnia, czy będę się wyświecać, bo dzisiaj się nie maluję, dzisiaj w domu, wiecie, dzisiaj stroimy choinkę. Nawet choinka już tutaj stoi, jest włożona w doniczkę, tylko wiecie, ona była w siatce, więc trzeba, musi trochę... Trochę muszą opaść gałązki, więc dzisiaj właśnie stroimy choinkę, coś tam właśnie porobimy takiego w domu. No bo tak, bo nazbierałam trochę ozdób, więc dzisiaj działamy w domu. Chciałam Wam pokazać super ekstra świąteczne ręczniki, które kupiliśmy w Lidlu, więc jakby ktoś był takim świrusem świątecznym jak ja i chciałby mieć wszystko świąteczne, to są fajne właśnie ręczniczki w bałwanki świąteczne. Więc akurat mi się skończył, naprawdę mi się skończył, ale czekałam, żeby właśnie Wam pokazać, że są fajne świąteczne ręczniczki papierowe w Lidlu. Na stoliku postawię gwiazdę betlejemską, chociaż szczerze mówiąc już mi sporo liści opuściła, mam ją, nie wiem, 2 dni w domu, już od dołu opuszczaliście, nie wiem, muszę przeczytać, jak dbać o gwiazdę betlejemską i pomyślałam, że do tego postawię ten kominek zapachowy. Tutaj mam taką drewnianą podkładkę, no to postawię kominek. Kupiłam jakiś czas temu w Action, nie w Action, w Pepco, tak, wosk zapachowy za 7 zł, jabłko i cynamon, no to chyba taki świąteczny. Więc zaraz sobie od razu odpalimy. On jest w takich kosteczkach 4, czyli razem jest 8. Ale ładnie pachnie, już czuć jak po otwarciu. Dobra, jedna kosteczka. Tak wygląda kosteczka, więc ją tu wkładam. Zobaczymy, jak się roztopi, czy ciastek będzie pływał w wosku. Podpalam świeczulkę, tea light, podgrzewacz. Jak kto woli. I zobaczymy, jak się rozpuści wosk. Więc na stole póki co zostaje gwiazda betlejemska i kominek. Lampeczki mamy powieszone. Wyglądają one w ten sposób. Ja je kupowałam już kilka lat temu. Tu jest jeden zestaw. Bardzo ładny. One mają takie ciepłe światło. Jak będzie ciemniej, to Wam jeszcze pokażę. Też to będziecie niejednokrotnie widzieć. Postawiłam tą choinkę na stojaku. Takim stojaku, jak mam tutaj tego kwiatka. Tylko, że ten jest
Ten jest wyższy, tamten jest niższy, bo jednak początkowo właśnie była na tym, na takim wyższym stojaku, ale jednak tak wydaje mi się, że wygląda lepiej. No i tutaj usunęłam stąd, przeniosłam regał z kwiatkami, więc teraz zostanie choineczka. Wosk się powoli roztapia. Tutaj przygotowałam wszystkie ozdoby choinkowe, które właśnie kupiłam w tym roku. Tutaj mam chyba zawieszki z Biedronki, tak mi się wydaje. Z Biedronki albo z Pepco, ale chyba z Biedronki. Tutaj mam, te są z Pepco za 10 zł. Tak wyglądają, takie słomkowe. I te są zawieszki, nie pamiętam. Może i wam wcześniej mówiłam we vlogu. Tutaj mam pierniczki, z które będziemy nawlekać. Tutaj mamy też te bombeczki z Tigera, które też trzeba nawlec na sznureczki. Tutaj takie dwie ozdoby, takie choineczki. One już są na sznurkach? Są. Tak wyglądają, drewniane. Więc sobie to wszystko tutaj odpakuję. Właśnie pozawieszam sznureczki i stroję na choinkę.
I choineczka ustrojona jest taka, jaką sobie wymarzyłam. Jestem w łazience, umyłam już sobie zlew, kran i chciałam postawić to mydełko, które kupiłam w Bath & Body Works, więc postawię je tutaj. A tutaj mam taki zestaw ze starej mydlarni. Tutaj jest żel pod prysznic i płyn do kąpieli w jednym, kula do kąpieli i mydełko. Stara mydlarnia, kupiłam to w Lidlu. Więc tutaj, o, tutaj jeszcze sobie przygotowałam taką podstawkę drewnianą, to postawię tutaj mydełko w płynie, a tutaj na tym postawię mydełko choinkowe. O. I myślę, że to całkiem fajnie wygląda. A z kolei na wannie postawię świeczulkę waniliową do kąpieli. Tu albo tu. Ten właśnie płyn, żelopłyn ze starej mydlarni. Żel pod prysznic, zimowa brzoskwinia z Bath & Body Works. Myślę, że w ten sposób. No i z The Body Shop peeling cukrowy. To będzie tak świątecznie. A jeszcze została mi ta kula ze starej mydlarni. To dorzucę do swoich kuli. Pomyślałam, że zrobimy sobie teraz wieniec. Jak to się nazywa? Chyba wieniec adwentowy z tymi świeczulkami czterema na każdy tydzień adwentu, ponieważ mamy dzisiaj już 4 grudnia, a świeczka dalej się nie pali. Więc tak, pomyślałam, że tutaj mam naciętych kilka takich gałązek, jakieś tam choinki. Położę, ustawię świeczki i jakoś je ozdobimy. I to będzie tyle. Oczywiście jak zwykle problem z otwarciem. Te świeczki są z IKEA, chyba mówiłam. Na pewno Wam mówiłam. O. W ten sposób je ustawimy. I dodamy naokoło gałązki. Myślę, że to wszystko. Będzie tak, wiecie, tutaj jest drewienko, trochę zieleniny. I będzie elegancko. Tak wygląda mój wieniec. Dzisiaj sobie odpalamy świeczulkę numer 1. Myślę, że będzie tutaj stał przez cały adwent. O. I myślę, że całkiem spoko to wygląda. Myślę, że nie trzeba więcej dodawać, kilka gałązek. Tutaj jest takie drewienko. I jest fajnie.
Witam się z mojego centrum dowodzenia. Stoi tutaj ta moja duża monsterka, która wiecie, stała tam, gdzie teraz stoi choinka, więc będzie nam tutaj ozdabiać. Lecimy z kalendarzami, bo już dzisiaj jestem taka zmęczona. Miałam tyle planów, jeszcze mam do powieszenia taką girlandę, to się chyba girlanda nazywa, na okna. W sumie jeszcze mam dużo dekoracji, więc po prostu na spokojnie zrobimy to następnego dnia. Nie chciałam też takich vlogów robić bardzo długich, więc no nie będę na siłę, wiecie, nagrywać, bo naprawdę jestem dzisiaj padnięta. Choinka mnie dzisiaj wykończyła, ale kalendarze trzeba otworzyć, więc może zaczniemy od kąpielowego. Tutaj mamy czwóreczkę. A w czwóreczce mamy ten proszek taki pianotwórczy. Tak to się nazywa. A dokładnie. A niekoniecznie, bo to jedna jest kapsułka z proszkiem pianotwórczym, a jedna jest tabletki barwiące wodę. No, ale w sumie tamta poprzednia chyba z dnia drugiego tak samo wyglądała, więc albo jest to tabletka barwiąca wodę, albo tabletka z proszkiem pianotwórczym. To jeżeli chodzi o kąpiel, czekoladki, czekoladunie, czwóreczka, czwórka, 4 grudnia. I nie widzę. Tutaj. Tu mamy czwóreczkę. No i mamy takiego cukierka Galaxy. Chyba w pierwszym okienku był Galaxy Caramel, a tu jest tylko napis Galaxy. Słodkości. Tak, jesteśmy przy słodkościach, to jeszcze weźmiemy ten z IKEA. Czwóreczka, czwóreczka, czwóreczka. Ojej. Ojej, nie widzę. Tu jest czwórka. Mamy taką pralinę dosyć dużą, większą niż poprzednie. Z czarną czekoladą, z jakimiś orzechami. Tak wygląda. Dobra, czekoladki mamy z głowy. Może Look Fantastic. Look Fantastic. Okienko numer 4. Tutaj. Muszę tutaj zrobić porządek w moim centrum dowodzenia. Czwóreczka. Takie pudełeczko. Tak wygląda. Dalej nie wiem co to. A candle, świeczulka. Jak ładnie pachnie. Jak ładnie pachnie. O! Mam tu świeczulkę w kształcie kobiecych kształtów. Przepięknie pachnie. Wegańska, naturalny wosk. Bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Ta świeczulka. Dobra, czwórka Look Fantastic. Douglas. Douglas. Czwóreczka z Douglasa.
tą czwórkę. Duże okienko. Myślałam, że nic nie ma, ale tutaj coś mam. Hialuronowe płatki pod oczy w kształcie takich, widzicie, gwiazdeczek. I tu jest jedna para. Tak wyglądają. Dobra, i został nam ASOS. O, wszystko mi leci. Został ASOS. Tutaj mamy okienko numer 4. O. Tak wygląda. A w czwóreczce mamy bałeczek, roller do masażu. Mały, bo mały, ale całkiem fajny. Fajny ma taki różnokolorowy ten bałeczek. Może być tutaj dobry w te okolice pod okiem. To fajna sprawa. No, więc co? Kalendarze mamy zaliczone. I tak jak mówię, po prostu resztę dekoracji zrobimy sobie następnego dnia. Bo już dzisiaj jestem zmęczona. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć!